Kierka, jak tam po imprezie? Udało się? No taka... Ile mamy do papieru i w ogóle wszystkiego. Gdzie wy to chcecie wyrzucić? No tu, gdzie? Tu? No. Jesteście normalni? No to, kosz jak kosz. Słyszeliście o czymś takim jak recykling? Po co to komu? Trudno w to uwierzyć, ale nawet polarowe bluzy, czapki i szaliki można wyprodukować z odzyskanego plastiku. Do wyprodukowania jednej bluzy z polaru wystarczy 27 plastikowych butelek. Żeby wyprodukować tonę papieru, trzeba ściąć aż 17 potężnych drzew. Produkując papier z makulatury, oszczędza się ogromne powierzchnie lasów. I tak to wszystko na śmietniku jest. Wymyślone i tyle. Nie jest żadne wymyślone, tylko to jest potrzebne. To nie jest potrzebne nikomu. Podaj mi przykłady, komu to jest potrzebne. Czy wy wiecie w ogóle, ile się zużywa papieru? 4 kg śmieci produkuje średnio polska rodzina. To 10 milionów ton śmieci każdego roku. Ta, chodź wywalamy. Oświeć. Potem będę. O! Dycha, jeszcze dwa, lecisz. Dasz radę, dycha, lecisz. Lecisz, dycha, dawaj, na jednej ręce, dycha. Lecisz. O. Może wam teraz pokażemy, jak się segreguje te śmieci. Dawaj, no pokaż. No to patrz. Papier, które się wrzuca do niebieskiego pojemnika. No i jak tam wyrzucimy, czy to się będzie coś dla nas lepiej? No jasno, oczywiście. Dla wszystkich dla nas będzie lepiej. No ale coś tylko dla nas. Po waszych imprezkach. Tutaj będzie dobrze, jak wrócicie odpady. A tu po porannym jedzeniu. A co jeżeli nie pijemy ze szklanek, tylko z puszek? Metalowe. No widzisz, w naszym tym pojemniku pisze tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal. Dlatego wrzucamy je do żółtego pojemnika. No to może po następnej imprezie spróbujemy. Ja też tak myślę. Wypadało. Dziękujemy za udoskonalenie naszej pracy. Nie ma sprawy. No. To my idziemy na pewne miejsce, a że zmykajcie na plac zabaw. Dzień.